Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mawiasolec, a ja witam was już w drugim odcinku z Work in Progress, że to tak możemy nazwać. I dzisiaj na ruszt bierzemy sobie obiecaną mapkę, czyli nowoczesną wieś. Jak też sami wiecie, czy nie wiecie, tą mapkę niestety straciłem troszkę po moim dużym błędzie, że tak powiem, i nie uwadze. I ta mapka się bardzo, ale to bardzo zmieniła. Dostaniecie link w opisie albo w komentarzach, jeżeli nie zapomnę, właśnie do tej wersji, która już była o wiele, wiele wcześniej robiona. I tam, no, było 70 chyba procent, jak już się nie mylę, nie sprawdzałem tego przed odcinkiem, ale wiem, że było bardzo, bardzo dużo. Potem jak ją straciłem, niestety, ale zabrałem się za nią od nowa i robiłem ją w troszkę innym stylu. Mapkę straciłem przez taką głupotę, że robiłem akurat sobie na zmianę raz mapę do 13, raz do 15, tak żeby, wiecie, jak miałem wenę, żeby je od razu nie stracić, co chwilę jakieś nowe pomysły mi to głowy tutaj przychodziły, dlatego też tak się bawiłem. No i przez przypadek otworzyłem właśnie tą mapę Giancem od 13 i przez przypadek zapisałem. Coś się porobiło tam z plikami i w ogóle te pliki rosły po każdym wchodzeniu do tej mapy. Nie mogłem nic zrobić, nie miałem też kopii zapasowej jak nigdy, ponieważ zawsze miałem jakieś te kopie zapasowe, coś w tym stylu. Teraz niestety nie zostało mi po niej nic. Mapę robiłem dość długo, bo chyba około pół roku, bo wiecie jak to na zmianę, to tak trochę tej porobiłem, trochę tamtej. No i na pewno mapa by się dużo, dużo teraz zmieniła. Czy wyjdzie, tego nie mam pojęcia, ponieważ musi tu przyjść na nią wena. Jak widzicie, tutaj jest gospodarstwo Goldfoxa. Ktoś jak ogląda mnie już od bardzo, bardzo dawna, to wie, że właśnie to gospodarstwo było robione na tą mapkę i z myślą właśnie o niej. Dlatego też wtedy miała powstać, ale gdy tą mapę straciłem, to niestety już wyszła w tylu gospodarstwach, że to nie ma sensu robić chyba raczej pod nią. No jak widzicie, ja się chciałem tutaj bawić, bo ostatnie prace, jak z tego co patrzyłem, były w lutym chyba tego roku, także naprawdę bardzo, bardzo dawno. No i tutaj coś próbowałem wymyśleć, żeby to inaczej trochę wyglądało. Na pewno jeszcze bym się o wiele, wiele bardziej pobawił, wiele tutaj duperelków by doszło do tego wszystkiego. Choć mimo to, wiecie, jak już wygląda jedno to gospodarstwo tak samo, no to chyba nie będę w stanie i nawet nie chcę używać tego. No chyba, że wy będziecie chcieli, mam się jeszcze jakoś z tym pobawić, no to wtedy pomyślimy. Ogólnie, no jak widzieliście, no troszkę było przestoju na kanale, dlatego też dzisiaj jeszcze poleci coś takiego, a wieczorkiem będziecie mieli New Game Car. To co ostatnio sobie graliśmy, coś tam sobie porozwalamy, pojeździmy. No i na dniach już na pewno jakieś MP z chłopakami. Także jeśli chodzi o gospodarkę na tej mapie, to nie będziemy się rozdrabniać, bo już wiecie, na czym tu temat polega. Lecimy sobie troszeczkę na wieś. No tutaj skupienie było się ogólnie, że to miała być mapka na MP lub na singla, tylko że z jednym gospodarstwem, na którym byśmy grali w dwie osoby. Już nie pamiętam, z kim to miało być robiona ta seria, ale chciałem na pewno bardzo bogatą wieś, żeby była, żeby, no, był ten klimacik taki, że przejeżdżałem przez tą wioskę, jakieś miałem powgrywać jeszcze tu światło i w ogóle, jak widzicie, jakieś tu same duperele, gaz, nowe budujące się domy, inne, że tak powiem, używane gospodarstwa, do których będzie można wjeżdżać, choć tutaj nie będzie można robić z nimi nic. Jak sami widzicie, w polskim stylu, tutaj w zagranicznym troszeczkę, znaczy tutaj jest polski, tam był trochę bardziej zagraniczny, nowoczesny. Chciałem, żeby to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. No, roboty było sporo do szukania modeli. Pamiętam wtedy, w tamtym już miałem cały cmentarz zrobiony, na grobki były krzyże, nie krzyże, no kwiaty, naprawdę trochę, no ból był duży, bo na tą mapę spędziłem bardzo wiele i podobała mi się w tamtej wersji. Nie powiem, jeszcze jak tutaj widzicie, jest podstawa z Bolusiowa V6, także jest to ta podstawa, która lagowała, którą na pewno by to było teraz trzeba wymieniać, od nowa bawić się w sadzenie itp. Naprawdę mapa rozchodzi się na kilka stron. Samo rozkładanie dróg, pamiętam, no zajęło mi kilka dni, bo chciałem najpierw rozłożyć sobie bardzo fajnie drogi i później się dopiero z tym wszystkim bawić. Jak tutaj właśnie pamiętacie, na tamtej starej mapie już tutaj gaz był rozwalony, tu wszystko bardzo fajnie było z drzewami, naprawdę to już był las, wszystko, naprawdę tam było około 70, jak nie więcej procent, tam niewiele mi brakowało, żeby dokończyć pola i wydać tą mapę, no ale niestety wyszło, jak wyszło, zdarzają się też takie rzeczy.
takie wypadki właśnie przy pracy. Tutaj jak widzicie właśnie pełno polnych jakichś tam dróg, naprawdę chciałem porozmaicać ten teren, tu jakieś górki, wysepki, właśnie to pole idzie w dole, później ono się rozchodzi, jest tutaj, tutaj i w górze. Naprawdę miało nie być dużo, było chyba około 25, właśnie gdzieś około w takich wielkościach. Także no już takie dość spore pola i co wam teraz powiem, no po zapowiedziach tych farmingowych 17, naprawdę fajnie to wygląda i może być niezła gra na oryginalnych maszynach. Jeśli tylko przyjdzie mi wena, przyjdzie na to czas, to myślę, że ta mapka by została przełożona do 17 i tam zrobiłbym sobie jakąś bardzo fajną serię na oryginalnych modach. Myślę, że dość fajnie by to wyglądało, dlatego też na razie z tą mapkę pozostawiam w spokoju. I zobaczymy, co z tego wyjdzie i ile trzeba będzie się pobawić. Bo mówię, nie opłaca mi się teraz przekładać na tą podstawę. Jak już znajdę sobie podstawę do 17, wtedy od razu będziemy się brali za robotę. Mam bynajmniej taką nadzieję. Też w poprzedniej wersji nie było biogazowni. Tutaj fajnie z zastosowaniem właśnie pociągu miało być. Jak pamiętam, to tu już były fajne drzewka, było poustawiane, słupy, nie słupy. Tutaj już nawet na jakimś chyba, na jakiejś grze już grałem na tej mapie, chyba jakiś tam odcinek z Karoliną. Wtedy tutaj już to pole było siane. No, kupę pracy poszło się, że tak powiem i nie powiem, jebać. Tutaj było bardzo fajne pole ziemniaków i teraz jak patrzyłem właśnie na zapowiedzi farminga, no nieźle by to dosyć wyglądało. Tutaj poprzednio miałoby zostawione, jak już takie wiecie, troszeczkę ala nowocześnie miało być zrobione, że można było tutaj sobie kombajnem, ciągnikiem czy przyczepą nawracać. Biogazownia jest, obok biogazowni oczywiście miał znajdować się skup, na skup też czekałem, miał być tam wkładany od Gold Foxa, te budynki są, także myślę, że je kiedyś tam na pewno użyjesz i będę robił dalej tą mapkę. Ojejku, tu jak widzę jakieś pola już były pozaczynane, też kawał pól było, tu był jakiś las chyba, odgradzał te pola od tych. Tak, tutaj w tym lesie były takie bajorka, że jak widzicie tutaj z zagłębienia to było wszystko w błocie, były drzewa, tutaj była łąka, jeśli się nie mylę. Mapa była wielkościowo... Czekajcie. No będzie połowa oryginalnej gdzieś. To miała być chyba jedna z takich moich największych mapek. Wiecie, ja nie zajmuję się takimi dużymi mapami, ponieważ no... Lepiej mi wychodzą moim zdaniem polskie i fajniejszy klimat mi się udaje tworzyć, ale lubię też się sprawdzić w jakichś większych mapach. Dlatego też tutaj chciałem się brać, jak widzicie, no pozostałości jeszcze, jak to się robi, pracuje nad mapą, to wszystko gdzieś tam jest, czy tutaj, czy pod mapą. Oczywiście wiedziałem, że coś też znajdę. Tutaj jak pamiętacie, miał być dom, spalony dom, drzewo było obalone. Tutaj jedno z fajniejszych pól, ponieważ to pole, nie wiem, ha nie, teren odzyskałem, ponieważ teren sobie wziąłem i te zarysy pól też, także no tutaj wielkiej biedy nie było. Musiałem jedynie drogi dopasować od nowa, ale w miarę mi to jakoś tam wyszło. Tutaj też było dość duże pole buraków i właśnie z tych wysokich pól było widać w większości naszą prawie całą, że mapę. Tutaj wiem, że jakieś barierki były, szmery, bajery, zarośnięte tutaj fajnie właśnie drzewka i tutaj w dole była dość taka spora, duża łąka. I tu było jedno chyba z najfajniejszych pól, które mi się strasznie, ale to strasznie spodobało. Próbuję też w moich mniejszych mapach takie pole wykorzystywać, ponieważ jest ono na górce. Jak widzicie, jest piękny widok na samą biogazownię, skup. Tutaj miał być tam gdzieś sklep, jest też i tartak, także wszystko by pięknie było widać, również i gospodarstwo. A tutaj te pola właśnie za gospodarstwem miały schodzić właśnie tak prawie że w 70 stopniach w dół. Także roboty by było, bo jakby się tutaj błoto zrobiło, nie wiem jak to jest z fizyką jazdy w 17, czy te maszyny będą jeszcze bardziej odporne właśnie na ciężkość tą maszyn, że ciężej będzie nam się wciągać te maszyny, czy jeżeli będą pełne, czy będziemy jechać z pługiem, a z agregatem i samym ciągnikiem, no to wszystko dowiemy się już niebawem, bo zostało nam tylko 7 dni. Tu jak widzicie, powstawał tartak. No roboty trochę było, ja pamiętam, że bardzo dużo bawiłem się tutaj
z tą drogą jeszcze na poprzedniej wersji naprawdę kwiaty, jakieś obalone drzewa, no tego naprawdę było bardzo dużo i myślę, że jakbym robił tą mapę, na pewno jeszcze bym spojrzał, bo pomysł był wtedy naprawdę the best. Ale dobra, lećmy sobie jeszcze tutaj, obejdźmy jak wygląda nasza wioska. Tutaj jeszcze jak widzicie piękna pani czekająca na PKS, chyba na PKS. Mieliśmy jakąś straż w ogóle, tylko że to było jakaś zagraniczna, dlatego też ja prawdopodobnie będę coś tam wymieniał, bo widziałem, że jest jakaś tam w polskim stylu wyszła. Tak żeby była, bloki oczywiście mieszkalne, jakieś tam place zabaw, garaże, jakieś tu samochody pamiętam stały, tutaj było złomowisko, nie wiem, umietka chyba się zwało, czy coś w tym stylu, pełno takich właśnie, czekajcie, nie będzie pod mapą ich, no niestety, ale nie widzę, raczej nie, na pewno są gdzieś tam w plikach po prostu do zaimportowania do mapy, bo pełno takich starych rzeczy i tutaj, jak dobrze pamiętam, było to miejsce, gdzie można było sprzedawać nasze maszyny. Tak jak wiecie, jedziemy teraz do sklepu i sprzedajemy używane maszyny, to tutaj by było właśnie sprzedaż. Jako że na złom pełno rowów było, tego wszystkiego, no naprawdę roboty, ale myślę, że teraz w nowym stylu o wiele lepiej wyjdzie ta mapa. Dlatego też, jak mówię, poczekamy sobie na tą podstawę i wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, także czekamy na 17 i na pewno na wiele informacji, które dostaniecie, no jak zacznę się już z tym bawić, także na pewno jakiś work in progress, speeding map się pojawią na kanale. A teraz co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, bo lecę jeszcze nagrać właśnie te samochody na szybko, vlog mi się wrzuca, także zapraszam was na drugi kanał z vlogami, a ja po wrzuceniu chociaż po jednym filmiku spadam na pole, a później wracam i wydaję wam to. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!